W ręce mundurowych wpadł 26-letni legniczanin, który wyspecjalizował się w sprzedawaniu sprzętu elektronicznego. Sęk w tym, że żadnego z opisanych w swoim ogłoszeniu przedmiotów nie posiadał. Klienci szybko tracili zatem kontakt z nieuczciwym sprzedawcą, a po transakcji zostawał spory ból głowy. Policjanci zatrzymali tego mężczyznę na wniosek prokuratury rejonowej. Mężczyzna usłyszał 9 zarzutów dokonania oszustwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Mężczyzna usłyszał w sumie 9 zarzutów za nabicie w butelkę kolejnych osób. Straty, jakie poniosły, opiewają na kwotę niemal 5000 zł. Tutaj za dokonanie tego oszustwa mężczyźnie grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Policjanci apelują, by podczas robienia zakupów w sieci zachować szczególną ostrożność, sprawdzać wiarygodność sprzedawców i wnikliwie czytać opinie na ich temat.